Mosty to jedna z największych osiągnięć inżynierii, a most imienia kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie jest jednym z nich. Zrealizowany w ramach kontraktu budowy drogi ekspresowej S7 odcinka między węzeł Kraków-Przewóz a węzeł Kraków-Nowa Huta. Zostały spółki Strabag i Strabag Infrastruktura Południe. Wartość całego kontraktu to kwota prawie 430 milionów złotych netto. W ramach tej kwoty wybudowano 4,5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 oraz liczne obiekty inżynieryjne, w tym 6 wiaduktów drogowych, przejazd drogowy i 2 obiekty mostowe. Ponieważ omawiana dzisiaj przeprawa nad Wisłą, to tak naprawdę 2 mosty wantowe o długości 1 706 metrów, a drugi 695,5 metra. Mamy tu więc 2 osobne ustroje mostowe dla każdego z kierunków jazdy, a każdy z nich składa się z 3 pasów ruchu. Najważniejszą wartością jest długość 200 metrów, ponieważ tyle właśnie ma środkowy przęsł mostu. Cała konstrukcja jest jednak bardzo ciekawa. Jak już wspomniałem, są to mosty podwieszane, tak zwane wantowe. Każdy most składa się więc z 2 pylonów w kształcie litery A z 2 rzędami wand. Czyli po prostu linii stalowych, na których wisi cała konstrukcja. Co ważne, liny te ułożone są w systemie pułkowym, a więc każda z lin jest przymocowana do pylonu trochę wyżej niż kolejna, ale nie tworzy systemu harfowego, w którym liny są do siebie równoległe. W mostach może występować również system wiązkowy, w którym wszystkie liny są zamocowane w jednym punkcie pylonu. Pylony mają aż 63 metry wysokości. Dzięki temu wszystkiemu ten most jest nie tylko najdłuższy w samym Krakowie, ale i w całej Małopolsce. Z całym kontraktem uporano się w około 3 lata. Okres realizacji rozpoczął się w lipcu 2014 roku, a zakończył się w lipcu 2017 roku. We'll be right back.
7400 ton stali zbrojeniowej i około 39 tysięcy ton betonu. Takiej ilości pochłonęła budowa tej inwestycji. Jednogłośną decyzją Rady Miasta Krakowa dwa miesiące po zakończeniu robót mostowi nadano imię kardynała Franciszka Macharskiego. Pod mostem mogą przepływać jednostki pływające nie wyższe niż 12,8 metra. Z ciekawych technicznych informacji, ramiona pylonów mają przekrój skrzynkowy do 2/3 wysokości, a więc są puste w środku. Powyżej 2/3 przekrój jest już pełny. Jeszcze ciekawszą konstrukcję ma środkowe podwieszone przęsło 200-metrowe. Części balastujące tego przęsła są sprężane, a tak zwana część nurtowa, czyli ta między dwoma pylonami, jest konstrukcją zespoloną. Jest to więc stalowy ruszt, który zmontowano wcześniej na wybudowanej już części brzegowej mostu, a następnie nasunięto do miejsca wbudowania. Następnie montowano kolejne liny i betonowano 10-metrowe segmenty płyty pomostowej. W sumie oba mosty podwieszone są na 64 linach. A po co to wszystko? Bardzo ważny pod względem gospodarczym odcinek drogi. Nie tylko ułatwia dostęp do terenów przemysłowych wschodniej części miasta i Nowej Huty, ale też docelowo połączy autostradę A4 z drogą DK79. Jest to więc bardzo ważny odcinek tranzytowy z południa na północ Polski. Oczywiście omijając krakowskie korki. Przy budowie nie zabrakło również innowacyjnych rozwiązań. Nowością było zastosowanie cementów hutniczych w elementach bardzo masywnych. I to jeszcze w elementach mostowych. I to wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękujemy oraz prosimy o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli ten materiał Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach, jakie cuda inżynierii chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach, może z Polski, a może i ze świata. Dzięki za oglądanie, cześć!